Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny tydzień z 6 rano, chciałem powiedzieć. W sensie kolejny tydzień ze strasznymi rekolekcjami i bardzo Was serdecznie witam w tym kolejnym straszliwym odcinku o straszliwych rzeczach. Dzisiaj będzie trochę straszliwie. Kochani, po oddechu tych ostatnich trzech odcinkach, kiedy patrzyliśmy na Pana Jezusa, wracamy do starotestamentowych proroków, widzeń tych całych nocnych wyobrażeń, innych snów i tak dalej. Kochani, dzisiaj rozpoczynamy przygodę, na pewno przez parę odcinków, zobaczymy ile, z prorokiem Ezechielem. To jest jeden z najbardziej tajemniczych proroków, z takich jakby jego wizje, jego sny, jego widzenia. To jest coś, co po prostu zęby wszyscy zagryzają na tej księdze i nikt nie ma bladego pojęcia, o co chodzi. I kochani, nie uczmy się, no nie rozczytamy tego Ezechiela całego, bo to byśmy potrzebowali osobnej serii strasznej rekolekcji na 80 odcinków, ale myślę, że parę rzeczy zrobimy, ze trzy, może więcej, no zobaczymy. Zaczniemy od takiej wizji dosyć trudnej, dosyć też przerażającej w takim swoim wydźwięku, która de facto posłuży nam do czegoś bardzo pomocnego i bardzo pięknego, co ja sobie po prostu nazywam rachunkiem sumienia. W sensie spróbujemy zrobić tą wizję, którą miał Ezechiel, a jest to bardzo bogata wizja, bardzo piękna, bardzo szczegółowa, z bardzo wieloma wątkami, jako pewnego rodzaju instruktaż. Jak się przyjrzeć sobie, jak się przyjrzeć własnemu sercu. Bo myślę, że ten tekst u Ezechiela naprawdę bardzo to pokazuje. Więc zapraszam na pierwszą przygodę, na pierwsze spotkanie z cudownym prorokiem Ezechielem. Więc moi drodzy, do rzeczy. Tak jak Wam mówiłem, chciałbym, żebyśmy zobaczyli tę wizję Ezechiela w takim pewnym kluczu rachunku sumienia. Do tego chciałbym Was zaprosić. Kochani, rozdział wydaje się dosyć długi i przypuszczam, że w takim pierwszym odczytaniu możecie być trochę zagubieni. Chciałbym, żebyśmy kilka sobie szczegółów rozczytali i zobaczyli pewną drogę, którą pokazuje prorok Ezechiel. Wszystko zaczyna się od tego, że Ezechiel jest u siebie w domu z jakimiś tam dosyć ważnymi postaciami religijnymi swojego czasu, swojego jakby miejsca przebywania i ma nagle wizję, dosyć w ogóle niekomfortowa sytuacja. Jest między ludźmi, a nagle to po prostu wewnętrznie go się, jakieś takie wizyjne rzeczy mu się dzieją. Przypuszczam, że Bóg trochę zgłupiał, no bo ludzie dookoła, a ten tu ma w środku jakieś nie wiadomo co. Co w tej wizji się dzieje? Widzi jakiegoś takiego dziwnego, ni to człowieka, ni to nie wiadomo kogo, ma tam jakiś ogień na dole, jakieś tam stopy metali na górze, taki jest jakiś dziwny posłaniec, który go chwyta za włosy, może to pamiętacie z księgi proroka Daniela, bo to już było, chwyta go za włosy i porywa go do góry i mówi, chodź, ukażę ci Jerozolimę, świątynię jerozolimską, miasto święte i to, co się w nim dzieje, bo tam się dzieją straszne po prostu obrzydliwości. Kochani, to jest taka wizja, która oczywiście historycznie dotyczy tamtego okresu Jerozolimy, która odchodzi od Boga, która idzie w kulty bałwochwalcze i Ezechiel ma taką wizję jakby nawrócenia Jerozolimy, jakby co trzeba zrobić, żeby ją nawracać. Ale my sobie na to spojrzymy trochę inaczej. Ta Jerozolima, to święte miasto, to jesteśmy oczywiście my. I Ezechiel nas zaprasza na pewną wędrówkę przez własne wnętrze. Mówi, chodźcie, zobaczymy, co tam się w nas dzieje. I zobaczcie, na co się napotyka na samym początku. Przy wejściu napisane, że kazał mu ten taki dziwny posłaniec, czyli oczywiście jakiś pewnie anioł, patrzeć w kierunku północnym i tam spotyka jakiegoś bożka zazdrości, a za nim widzi mur. To jest w ogóle bardzo ciekawy obraz. Co to znaczy? Kochani, dlaczego mu każe patrzeć w kierunku północnym? Może to już się zorientowaliście, chyba w Apokalipsie o tym mówiłem. Żydzi mają cztery kierunki świata, którym przypisują pewne właściwości dobra i zła. Wschód i południe są dobre, no bo wschód to słońce, wschodzi południe ciepło. Północ i zachód złe, w sensie, no bo zachód słońce zachodzi, północ zimno, tak jak tutaj u nas w trakcie nagrywania. Więc kiedy się pojawiają na przykład ludy, które przychodzą z północy i z zachodu, wiadomo, źli ludzie. Jak się pojawiają ludy z południa i ze wschodu, dobrzy ludzie. Czyli kiedy anioł każe patrzeć Ezechielowi na północ, to mówi, będziemy patrzeć w niefajne rejony. Czyli to jest takie zaproszenie, spójrzmy na własne wnętrze w niefajne rejony. Na co tam się natychmiast natykamy? Natychmiast tam się dzieje, w sensie pojawia się, bożek zazdrości i mur za nim z taką szczeliną. Co to oznacza? Jest w nas taka niechęć, jest w nas pewnego rodzaju obecność złego, który jest zazdrosny o te nasze zło,
zazdrosny o to swoje królestwo, które w nas zrobi, i mówi, nie wchodź tam, nie, zazdrośnie będę tego strzegł. Zobacz, mur wybudowałem. I każe anioł jakby tą szczelinę, która tam jest w tym murze, poszerzyć i wejść przez nią. Kochani, to jest taki bardzo piękny duchowy obraz jakby Bożego posłańca, który mówi, wiem, że nie masz ochoty, wiem, że nie chcesz się babrać we własnych syfach i we własnych niefajnych rzeczach, ale proszę cię, wejdź tam. Wiem, że tam będzie stał Bożek zazdrości i on ci mówi, nie wchodź, to jest moje, nie musisz tam zaglądać, a ja ci mówię, wejdź tam. Kochani, to jest jakby początek. To jest zaproszenie, które my powinniśmy odczytać przed każdą spowiedzią, gdzie Bóg mówi, chodź, pokażę ci święte miasto w tobie, które, jak się okazuje, nie jest takie święte. I jeżeli masz w sobie opór, bardzo wielu ludzi czuje opór przed spowiedzią, przed rachunkiem sumienia, przed przyznaniem się, przed prawdą. Czuje mur w sobie, bo się tego boimy. To, kochani, ten tekst o tym mówi. I anioł mówi, wejdź przez tą szczelinę i chodź tam popatrzymy, co tam jest. A jak się za chwileczkę okaże, znajdziemy tam trzy, no naprawdę ohydne komnaty i niezbyt fajne miejsca. Poprzyglądajmy się tym miejscom. Kiedy Ezechiel razem z aniołem przekroczył ten mur, tą szczelinę, anioł go wprowadza do pierwszej komnaty, takiej dosyć tajemniczej. Komnata, która wydaje się nie ma żadnych okien, nie ma tam żadnego światła, w której w środku się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Na ziemi jest wszystko, co pełza, no jakby takie no nieprzyjemne. Pomyślcie sobie, pełza, czyli jakieś węże, jakieś jaszczurki, no nie wiem, takie wszystko ślimaki, no pełzające ohydztwa. Na ścianach jest wymalowane jakieś bydło, jakieś obrazy, jakieś zwierząt, no czegoś niefajnego. Kochani, pomyślcie sobie, bo to miejsce, jakby warto wziąć taką czystą wyobraźnią, że wchodzicie do miejsca, gdzie jest wszystko co pełzające i gdzie jest bydło i gdzie nie ma światła. Czyli takie ciemne pomieszczenie, po ciemku, czujesz, że wokół nóg wszystko takie oślizgłe, tam ci się rusza, tam ci tak nogi ochodzi, syczy, takie zupełnie niefajnie. No i bydło, czyli pewnie strasznie tam śmierdziało, nie? Jeżeli to byłoby takie realne bydło, to są oczywiście symbole. Ale takie realne bydło, które jest w zamkniętym pomieszczeniu bez okien, no to smród niemiłosierny. I w środku stoi jakaś cała masa jakichś kapłanów, jakichś starców, kilkudziesięciu, którzy mają w rękach kadzidła. Ich szefem jest Jaazaniasz i wszyscy tymi kadzidłami tam machają w tym pomieszczeniu takim śmierdzącym. I mówi ten anioł, ten wysłannik, zobacz, jakich ohydztw oni się tutaj dopuszczają. Kochani, to jest strasznie symboliczny i bardzo piękny obraz. Co to jest za komnata? To jest komnata oczywiście wszystkiego, co oślizgłe i bydlęce w twoim życiu. Zobaczcie, nawet tak często się mówi w takim potocznym języku, że ale narobiłem bydła, nie? Czyli chodzi o różnego takie rzeczy, różnego rodzaju takie rzeczy, które są takie w nas właśnie przebiegłe, oślizgłe, groźne, niefajne, niesympatyczne, takie zaślinione i tak dalej. No przepraszam za wyobrażenia, ale to tak mamy, takie są nasze grzechy. No i gdzie jest po prostu bydło ze swoim nawozem, z ohydztwem, gdzie śmierdzi. I to, myślę, każdy z was zna. W sensie taki rachunek sumienia, gdzie ja jestem taki zbydlęcony, taki zezwierzęcony, taki niefajny, po prostu zachowuję się jak nie człowiek, tylko daję się pogrążać, nie wiem, popędom, gniewowi, agresji, jestem nieludzki, nie kocham i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim, zauważcie, stoją ci starcy i machają kadzidłami. Po co oni to robią? Oni oczywiście oddają tam jakiś pewnie kult tym bożkom pogańskim, ale chodzi też o to, że tymi kadzidłami próbują jakby zabić ten smród. I zobaczcie, anioł, kiedy mówi do Ezechiela, zobacz, jakie oni robią ohydztwa, to mam wrażenie, odnosi się przede wszystkim do tego, czyli do tego, że ci ludzie próbują udawać, że nie śmierdzi. Że mimo, że tam jest tak ohydnie, to tym dymem kadzidła próbują to jakoś tak zaugać, żeby to nie wyglądało tak tragicznie. Że to jest tak, jak sobie powiesisz, no przepraszam może za wyobrażenie, ale po prostu w ubikacji sobie powiesisz taką tą choineczkę, taką pachnącą, nie? No i to ma niby sprawić, że będzie super. No każdy wie, że nie jest super i że to jest tylko takie, no takie udawanie, że nie śmierdzi. Kochani, tak wygląda dusza większości z nas. Jeżeli chcesz pójść do spowiedzi, a o tym są ten dzisiejszy, jutrzejszy odcinek. Dzisiaj robimy rachunek sumienia, a jutro wam pokażę, o co chodzi w spowiedzi. To pierwsze, co musisz zrobić, to musisz przestać kadzić. Czyli przestać wieszać na tych swoich grzechach takie te drzewka pachnące. Bo to nic nie da. Będzie ci się wydawało, że to może trochę ładniej pachnie. To jest po prostu takie ohydztwo, jakie było. I to jest, kochani, pierwszy etap jakby rachunku sumienia, czyli stanięcie w prawdzie względem wszelkiego ohydztwa i bydlęctwa w naszym życiu. Druga rzecz. Kiedy przejdą dalej, oni, zauważcie, posuwają się cały czas coraz dalej w głąb tej świątyni. Czyli to jest tak, jakby wchodzili coraz głębiej w serce.
To druga komnata, jest tam, leży jakiś człowiek, nie wiadomo kto, jakiś półbóg, ma na imię Tammuz, tak o nim mówi księga Ezechiela, a wokół niego kobiety, które płaczą. Kochani, co to jest za obraz? Bardzo taki prosty, ale jakby bardzo wymowny. Kochani, Tammuz to jest takie bóstwo, które my znamy z naszej kultury takiej grecko-rzymskiej, jako greckiego boga Adonisa. On się wziął właśnie jako takie przeistoczenie tego Tammuza. To jest taki bóg płodności, piękna, taki bóg też trochę narcyzmu, taki bóg zapatrzenia w siebie, bóg seksualności, bóg no, związków, relacji, tylko w takim złym znaczeniu, takiego rozpasania seksualnego. I tam są kobiety, które płaczą nad nim, on już nie żyje, a one płaczą. Koniec, co to znaczy? Tutaj chodzi o wszelkiego rodzaju niszczące nas relacje, związki, uwiązania seksualne, chore miłości, złe traktowanie w miłości i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby drugi rejon rachunku sumienia, do którego zaprasza Ezechiel. On jest jakby trochę poważniejszy niż po prostu grzechy, które robimy. Bo to pierwsze, to bydło, dosyć łatwo nazwać. Takie mam grzechy, takie mam grzechy, takie mam grzechy. Tu jestem bydło, tu jestem zwierzę i tak dalej. A teraz chodzi o rzeczy trochę bardziej subtelne, o relacje z ludźmi, o chore relacje, o miłości, które już umarły, a my się nimi karmimy, o tęsknoty, samotności, które nas zniewalają i doprowadzają do depresji. Czyli wszystkie takie te rzeczy sercowo-relacyjne. To jest jakby drugi rejon tego rachunku sumienia. I wreszcie trzeci. Zobaczcie, dochodzą do centrum tej świątyni, jest tam ołtarz, jest tam znowu kilkunastu ludzi, którzy stoją wszyscy obróceni tyłkiem do tego ołtarza, są obróceni w kierunku słońca, oddają cześć jakby temu słońcu i mają takie gałązki pod nosami i machają tymi gałązkami przed swoimi twarzami. Kochani, to jest bardzo też wymowny obraz. To jest taka najgłębsza już nasza komnata, gdzie jakby chodzi o relację z Bogiem. Zobaczcie, obrócenie tyłkiem do ołtarza jest no dosyć jednoznaczne, nie? Po prostu człowiek ma Pana Boga w pompie, nie? W sensie ma Go tam, gdzie Go ma. A jednocześnie ten obraz gałązki przed nosem, to jest bardzo ciekawy obraz. Gałązka się wiąże ze zwycięstwem. Wiecie doskonale, że na przykład na olimpiadzie tam starożytnej dostawali zawsze wieniec laurowy. Często się pokazuje męczenników z gałązką jako oznakę zwycięstwa. Czyli jest to taki obraz pewnej takiej potęgi zwycięstwa, sukcesu. I machają nimi przed nosami. Kochani, nos po hebrajsku to jest dosyć podobne słowo do pychy. W takim sensie, może stąd się wzięło to wyrażenie, nie zadzieraj nosa, bo to jest takie pyszne patrzenie. Czyli oni własne zwycięstwa, własne powodzenie upatrują sami w sobie, w sensie w swojej pysze. Pana Boga mają gdzieś, a wszystko dobre upatrują w sobie. Czyli to jest taka najgłębsza wewnętrzna postawa, gdzie my sobie myślimy, ja jestem pierwszy, ja jestem najmądrzejszy, Pan Bóg nie jest mi potrzebny, dam sobie radę, nie będę Go słuchał, jestem od Niego mądrzejszy i tak dalej. To jest już bardzo subtelne, takie zobaczenie, gdzie jesteśmy po prostu mądrzejsi od Pana Boga. Kochani, przepraszam za ten długi wywód, ale to jest, uważam, bardzo piękna opowieść o podróży po wnętrzu, po grzechach, po relacjach i po naszym stosunku do Pana Boga. To wszystko się kończy dosyć tragicznie i ta wizja ma naprawdę no, bardzo smutny koniec. Otóż, moi drodzy, to wszystko kończy się takim bardzo smutnym motywem i mogłoby się wydawać, że ten rozdział jest bardzo depresyjno-przygnębiający. Bo zobaczcie, kiedy to wszystko się już zobaczyło, kiedy anioł pokazał Ezechielowi te wszystkie bezeceństwa, ohydztwa i tak dalej, to jakby pojawiają się słowa Pana Boga, gdzie On mówi, będą wołali, nie wysłucham, będą chcieli miłosierdzia, nie okażę go. No nie pasuje nam bardzo taki obraz, nie? Co to miałoby znaczyć? Jak to Pan Bóg nie wysłucha? Jak to Pan Bóg nie chce okazać miłosierdzia? Kochani, bardzo ważne jest czasem w swoim życiu zobaczyć jakby zło i jego konsekwencje do końca. Na tym się oczywiście ten rozdział nie kończy, w sensie ta opowieść nie kończy. Jutro sobie zobaczymy 9 rozdział i bez tego 9 rozdziału ta opowieść w ogóle nie ma sensu. Ale myślę, że bardzo jest nam potrzebne, żeby do nas dotarło to, jak ohydne i straszne jest zło. Kochani, człowiek, który się pogrąża w zło, który robi te wszystkie rzeczy, o których jest mowa w tym rozdziale, który po prostu zbudował takie wielkie, nieświęte miasto w sobie, to jest człowiek, który się po prostu doprowadzi do zagłady. I o tym mówi Pan Bóg. Mówi, jeżeli nie zrobisz tego, co będzie w 9 rozdziale, to będziesz miał zagładę. Jakby sam się skażesz na to, że nie okażesz, nie dasz sobie możliwości, żebym ci okazał miłosierdzie. Że twoje wołanie, jeżeli w tym wszystkim będziesz siedział, jakby nigdzie nie dotrze, bo ty się po prostu zamkniesz na łaskę. I kochani, to może brzmieć trudno i strasznie, ale tak ma brzmieć. Grzech i zło są ohydne i są śmiertelne. Zabijają nas.
Na szczęście jest 9 rozdział, który pokaże, co Pan Bóg na to. I przed każdym jest droga otwarta, żeby coś z tym zrobić. Ale koniecznie w związku z tym obejrzyjcie jutrzejszy odcinek, bo z tym dzisiejszym należy tylko się wziąć i załamać. Mam takie grzeszne miasto, no i nic się nie da z nim zrobić. Jutro zapraszam, posłuchajcie. Jo. Umrę zaraz zimna. Masz jakąś mądrą myśl? Nie masz pewnie. No. Nie masz. Mózg ci się zamroził? Mamy zamrożone mózgi z Marcinem, kochani. Ja mam pojęcie, jak my nagramy te wszystkie następne odcinki. Nie wiem. A podobno na następnej serii, jak będziemy nagrać, będzie minus 15. Ja tu chyba zdechnę. Nie, musimy jakieś miejsce zmienić chyba. Słuchajcie, chyba jutro jeszcze odcinek będzie w tym samym miejscu, a po prostu następne będą gdzieś indziej, bo to nie damy rady. Ja nie wiem, co to zrobimy. Dobra. Wy się za nas pomódlcie, chociaż jak to oglądacie, to już dawno graliśmy, więc to nic nie da. Ale może jakoś, nie wiem, w czasie ta modlitwa dotrze do tyłu i nas tutaj dotnie jakimś ciepłem. Dobra, ściskam, pozdrawiam, błogosławię, pa!